1941. Już pół roku przebywaliśmy na zesłaniu w województwie omskim, wieś Masiuszka nad rzeką Szysz. Dalej już nie było żadnych ludzkich osiedli, tylko bagna i las. Mieszkaliśmy w domku drewnianym, gdzie nie było komina ni ognia. Wcześniej przebywało tam krowy. Pomieszczenie to przylegało do domu mieszkalnego, w którym mieszkało 9 osób i więcej zmieścić się tam nie mogło. Na noc mieszkańcy, kładąc się spać na podłodze, zaścielali ją dokładnie całą. W naszym mieszkaniu na zimnych ścianach osadzała się para od wydychanego powietrza, tworząc szrom. Grubość jego sięgała już długości mojego wskazującego palca. Tak więc mieszkaliśmy jak Eskimosi wino. W tych warunkach groziła nam niechybna śmierć. Każdego obywatela, zarówno zesłańca, jak i dobylca, obowiązywał zakaz zmiany miejsca zamieszkania. Jednak porozumienie Sikorskiego ze Stalinem w 1941 roku dawało nam, zesłańcom, możliwość takiej zmiany. Zdesperowana mama postanowiła udać się do szefa NKWD z prośbą o zezwolenie na przejście do Tary, uzasadniając tym, że może tam łatwiej będzie znaleźć pracę i mieszkanie. Urzędnik spokojnie wysłuchał prośby i po pewnym czasie wyraził zgodę. Mama była bardzo zaskoczona i ucieszona z takiej decyzji. Koniec grudnia. Czas wyruszyć do Tary, odległej o 100 km. Na drogę ususzyliśmy trochę kromek chleba, odkładając po jednej z dziennej racji. W umówionym dniu, wcześnie rano, podjechały sami. Utworzyliśmy zimową, syberyjską karawanę. Uczestniczyły w niej 4 rodziny, z naszą 4-osobową. Szliśmy gęsiego, bo łatwiej było iść przetartym szlakiem. Babcia, jako najstarsza z nas, od czasu do czasu, przepraszam, siadała na sanie, żeby trochę odpocząć. Początkowo wszystkim szło się dobrze, jednak po kilku godzinach marszu odczuwali się zmęczeni. Wprawdzie mróz był niewielki, bo zaledwie 30 stopni, to jednak niemiłosiernie chciało się pić, tym bardziej, że po drodze jedliśmy tylko suchary i śnieg. Przez cały dzień marszu na mrozie upodobniliśmy się do otoczenia. Wyglądaliśmy jak śnieżne kukły czy bałwany, bowiem wydychana para sprawiała się na każdym z nas. Pod wieczór, zmęczeni i bardzo spragnieni, dotarliśmy do wioski, która wyglądała bajecznie. W zaśnieżonym lesie było kilkanaście przykrytych śniegiem wiejskich chat. Na ten widok serca zabiły raźnie. Liczyliśmy, że może tam będziemy mogli napić się i przenocować. Woźnica powiedział, że on przez tę wieś wielokrotnie przejeżdżał i nie było przypadku, by ktoś odmówił noclegu. Nasza rodzina zatrzymała się przed chatą w środku wioski. Mama weszła do domu prosić o nocleg. Czekaliśmy i prosiliśmy Boga, by przyjęli nas, bo nie mieliśmy już sił iść dalej. Nawet stać było trudno. Nogi zrobiły się jak swaty i mnie zaczął łożyć sen. Była to oznaka kompletnego wyczerpania organizmu. Babcia nie miała sił iść dalej i powiedziała, że jej wszystko. Mogłaby nawet położyć się choćby tu na ścianie. Ona przewidywała już swoje granice i było jej obojętne, gdzie to nastąpi. Przed innymi domkami stały pozostałe rodziny w oczekiwaniu na upragniony nocleg. Nocleg w śniegu, na mrozie, był bardzo niebezpieczny. Mógł kończyć się śmiercią. Wtem z chaty wyszła mama i ręką uczyniła przygłującą gest. Co za ulga! Weszliśmy do izby. Było tam ciepło, przyjemnie. Wyczerpani do kresu sił, siedliśmy na ławkach przy stole. Oparłem się o niego rękoma, a głowa sama opadła mi na dłonie. Powieki zamknęły się. Poczułem ogromną ulgę. Po pewnym czasie gospodyni potrząsnęła mnie za nami i powiedziała: "Bij wrzątek, stoi na stole." Ucieszony chwyciłem w dłonie gorący kubek i najpierw grzałem się mięte ręce. Żeby ugasić pragnienie, wypiłem kilka kubków tego upragnionego płynu. W piecu ogień był już rozpalony. Gosposia nasypała do drugiego garnka, czuguna, ziemniaków, wlała wodę i wstawiła do pieca. Szybko gotowała.
Po pewnym czasie przy pomocy specjalnych wideł wystawiła garnek z ziemniakami, odlała je i wszystkie wysypała na stół, mówiąc: trzymajcie dzieci, żeby nie rozpadały na podłogę. Krawędzie stołu szybko otoczyli ślęgoma, a gospodyni wysypała wszystkie ziemniaki na stół. Gdy je ujrzałem, nagle poczułem straszny głód. Proszę, jedźcie, to dla nas, powiedziała gospodyni. Postawiła też na stole linanej misce sól. Inny luksus w tamtych warunkach. Obieraliśmy ziemniaki, posypywaliśmy wodą i jedliśmy chyba najsmaczniejszą w życiu potrawę, jaką kiedykolwiek. Moja mama zachęcała też i domowników do stołu, ale gospodyni powiedziała, że to wszystko było dla nas. Po zjedzeniu kilku małych kartofelków, bo tylko takie były, zachęciliśmy domowników do biesiady, ustępując im miejsca przy stole. Usiedli. Czwórka dzieci i matka. Nikt nie chwytał za ziemię. Czemu? Czyżby nie byli głodni? Wtedy ich matka kolejno rozdała każdemu po jednym. Wszyscy obierali ziemniaki, nie śmiesząc się z namaszczeniem i jedli, delektując się nowym przysmakiem. Moja mama wyjęła woreczek z sucharami i wysypała na stół kilka garści dla domowników. Jedli z wielkim apetytem, bo od paru tygodni nie mieli chleba. Najmłodszemu matka moczyła suchary we wrzątku. Dopiero teraz wyraźnie dało się odczuć wprost niewiarygodną, bezinteresowną ludzką życzliwość. Naszym nowym gospodarzom nie przerywało się. Mimo to podzielili się z nami ostatnimi ziemniakami, bo nic poza tym do jedzenia nie mieli. Nam nie szczędzili, na siebie zaś mieli wydzielone, wyliczone jedyne co było, ziemniaki. Gospodyni powiedziała, że zostały im tylko kartofle. Krowa była cielna i już zapuściła, nie dawała mleka. Za dwa miesiące, gdy ocieli się, będą ją doili i wówczas skończy się ich bieda. Jak niewiele do szczęścia brakowało. Pierwszy raz w życiu skorzystała wtedy z pustego wigilijnego miejsca. Talerza dla wędrowca nie było. Był za to cały stół z gorącymi, rozsypanymi dla nas na stole ziemniakami. Czy można dziś, w naszych domach, wyobrazić sobie podobną gościnność? Życzliwość tamtych ludzi przeszła wszelkie nasze oczekiwania. W dzisiejszych czasach, kiedykolwiek zasiadam do wigilijnego stołu, zawsze mam przed oczyma tamte rozsypane na gołym stole ziemniaki. Ziemniaki, które były tak smaczne, że nie da się ich porównać ze współczesnymi, najbardziej nawet wykwintnymi i wigilijnymi daniami. W dodatku gospodarze położyli nas spać na ciepłym piecu, bo łóżek tam nie było. Sami zaś, ubrani w kożuchy, przespali noc, siedząc na ławkach przy stole. Ileż w tej biednej rosyjskiej rodzinie było ludzkiej życzliwości. W tym domu nie mówiło się o czynieniu dobra. Tam czyniło się i na co dzień. Kosztem zdrowia własnej rodziny. Czy może być lepsza, poglądowa lekcja ludzkiej serdeczności i życzliwości? Jedynie prawdziwy człowiek, niezależnie od ustroju czy narodowości, zauważy potrzeby innego. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocą Bogu. W tym miejscu godzi się dziś przytoczyć słowa Jana Pawła II, jakby określenie tamtej biednej syberyjskiej rodziny. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z nim. Wśród takich ludzi swoją pierwszą syberyjską gwiazdkę przeżył 10-letni syberyjski podróżnik, dziś schorowany i leciwy Jan Truszkowski.